Drwicie będą z polskich wzrosłych drwi. Państwo podziemne. Bardzo szybko po pierwszym kontakcie, początkowo za pośrednictwem węgierskiego atasze wojskowego, potem pierwszego emisariusza z Paryża w Sylwestrze 1939 roku, dokonano pewnych zmian organizacyjnych. W miejsce SZP stworzono Związek Walki Zbrojnej, tą samą organizację, po prostu ją przemianowano. Stworzono nowe struktury terytorialne, 6 równorzędnych dowództw terytorialnych. Rowecki został na przykład komendantem obszaru warszawskiego, ale podlegały mu obszary krakowski, poznański i toruński. Z kolei Karaszewicz został delegowany do Lwowa jako dowódca obszaru lwowskiego z uprawnieniami nad obszarem białostockim. SZP, a potem ZWZ pod koniec 1939 roku skupiła do 24 tysięcy ludzi, a łącznie z organizacjami podległymi nawet do 50. Proszę Państwa, Polacy mają konspirację we krwi. Tak twierdzili Niemcy. Mieli wiele racji. W pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach powstawały już pierwsze inicjatywy, i nie tylko konspiracyjne, ale i oporu. Niemcy dobrze infiltrowali polskie podziemie. Podziemie było haniebnie nieostrożne. Działacze, znani przecież politycznie, chodzili do tych lokali, do których przed wojną witali się nie pseudonimami, nie starali się zmieniać swojej tożsamości, nie ukrywali się. To powodowało liczne dekonspiracje. To powodowało sytuacje takie, w niezrozumieniu może tego, co się może stać, a może też i w specjalnym, przedwojennym poczuciu honoru, że aresztowany wybitny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, jeden z współtwórców podziemia, Mieczysław Niedziałkowski, wypuszczony na święta z gestapo, wraca dalej po to, żeby zginąć, bo dał słowo honoru, że wróci. Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, strona polska, polskie czynniki opiniotwórcze, przyjęła z radością. Biuletyn informacyjny, organ Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, pisał bez ogródek. Westchnieniem ulgi i radości przyjęła Polska wieść o rozpoczęciu działań wojennych niemiecko-sowieckich. Nie dlatego, abyśmy się tu w okupacji niemieckiej liczyli na wyzwolenie dokonane przez słoneczko ludów Józefa Stalina. Tam zaś pod okupacją sowiecką, abyśmy się spodziewali czegoś dobrego po Adolfie Hitlerze. Z tym, co się stało 22 czerwca, należy dopatrywać się wyjątkowego szczęścia. Ręce jednego wroga rażą wroga drugiego, a obaj, zwycięzca i zwyciężony, spłyną obficie krwią, wyniszczą się i wyczerpią. I wbrew uprawianej przez kilkadziesiąt lat skutecznej zresztą propagandzie polityczno-historycznej, to była prawda. Na tym polegała polska racja stanu. Dwóch śmiertelnych, ludobójczych wrogów narodu polskiego zwarło się w śmiertelnej walce. W naszym interesie leżało, żeby ta walka była najkrwawsza, trwała jak najdłużej, żeby wykrwawili się w stopniu najwyższym. Poza wojskiem, poza organizacją wojska, sprawą drugą, która wyszywała się na czoło katalogu zadań pod ziemią, była organizacja państwa podziemnego. To jest fenomen w skali europejskiej, bo to nie tylko konspiracja wojskowa, ale i władze cywilne, rozbudowane, terytorialne, rzeczowe, opracowywało różne plany organizacji ziem polskich, Polski po wojnie, cenne, bo właściwie można je było wyjąć z szuflady 8 maja 1945 roku i zacząć wdrażać. I jeszcze jedna rzecz, którą zajmowało się podziemie, to też trzeba powiedzieć jasno, była to walka o władzę. Każdy tą władzę chciał zdobyć. Uważano, że zdobycie wysokich stanowisk w strukturze państwa podziemnego to przyspieszenie zdobycia władzy w 1945 roku. W owym wyścigu programowym pomiędzy różnymi ugrupowaniami zaczął kształtować się i ukształtował w 1941-1942 roku stały zespół polityczny, porozumiewawczy, doradczy przy komendancie głównym. Przypomnijmy, że był nim cały czas, w którym mówimy, Stefan Grotowiecki. Komitetów reprezentował 4 główne partie podziemne. Stronnictwo Narodowe, skłócone, od którego część środowisk prawicowych zaczęła odchodzić, tworząc własne struktury, własną organizację, Narodowe Siły Zbrojne. Ruch Ludowy, czyli Stronnictwo Ludowe, Polską Partię Socjalistyczną, WRN, Wolność, Równość, Niepodległość, czyli prawdziwą Polską Partię Socjalistyczną. I wreszcie na koniec niezbyt liczne, ale cieszące się wyjątkowym poparciem naczelnego wodza i premiera Sikorskiego, Stronnictwo Pracy. I ta czwórka utrzymała się z pewnymi fluktuacjami jako ciało doradcze, polityczne, a potem także już nie tylko
doradcze, ale i decyzyjne, aż do klęski państwa podziemnego w 1944 roku. Czerwieńcze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Podziemie narodowe i komunistyczne. Kształtowanie stosunków w podziemiu wiąże się z nieoczekiwanym przyjazdem do Warszawy w 1941 roku Edwarda Rdze Śmigłego, który de facto z pomocą węgierską wymknął się z internowania, znalazł się w Warszawie. Tutaj najfantastyczniejsze wersje mogą krążyć wokół pobytu marszałka. Po co przyjechał? Czy po to, żeby porozumieć się z Niemcami w przededniu niemieckiego zwycięstwa pod Moskwą, którym wszyscy byli przekonani, że nastąpi? Czy przyjechał, żeby stanąć na czele podziemia? Czy przyjechał, żeby zmazać dawne winy? Ba, są historycy, którzy twierdzą, że marszałek Śmigły nie umarł, tak jak to nieoficjalnie oczywiście, a potem już oficjalnie podawano w 1941 roku, że zgon został zainscenizowany, natomiast marszałek został de facto internowany jako zwolennik pojednania polsko-niemieckiego. Poza partiami grupującymi się w tak zwanej grubej czwórce, pozostała struktura znacznej części obozu narodowego, z której wyłoniły się Narodowe Siły Zbrojne. To potężna organizacja zbrojna, licząca między 1/3 członków tego CAK, w większym stopniu ideową i uświadomiona politycznie, bo to wszyscy popierali program narodowej demokracji. Formacja niebywale skrzywdzona. Formacja, której przypisano tak zwaną gębę współudziału z Niemcami, co jest kompletnie nieprawdziwe, kłamliwe. NSZ bił się z Niemcami, bił się dzielnie, czasami dzielniej niż Armia Krajowa, bił się znakomicie. To była organizacja patriotyczna, organizacja przez lata, przyznanie się do należenia, do której w PRL oznaczało niemal automatycznie wyrok więzienia. Tym ludziom nikt nigdy nie oddał sprawiedliwości. Oskarżano ich natomiast o wszelkie przestępstwa, o mordowanie Żydów, mordowanie komunistów. Postaramy się wykazać, że nie jest to wszystko prawdą. Działania NSZ-u przeciwko oddziałom komunistycznym, partyzanckim nie były walką czy wojną bratobójczą, były reakcją, refleksją na zachowania się tychże komunistów. Przypomnijmy, że oddziały komunistyczne były zorganizowane w napoły bandyckie partie, grupki, które rabowały miejscową ludność. I przeciwko takim rabusiom, gwałcicielom i mordercom wystąpił oddział Narodowych Sił Zbrojnych w starciu pod Borowem, ujął rabunkową bandę komunistyczną i rozstrzelał jej członków z wyroku Sądu Polowego, najzupełniej zresztą słusznie, zgodnie z popełnionymi przestępstwami. Robiono z tego potem przez lata symbol. Jeżeli ktoś w polskim podziemiu wyciągał do kogoś broń, pierwsi zawsze byli to komuniści. Armia Krajowa musiała być dobrze sprowokowana, żeby zdecydować się na wystąpienia przeciwko partyzance komunistycznej. Skąd się ci komuniści wzięli? Jak działali? No, wzięli się z Moskwy. Przylecieli tutaj jak gołąbki pokoju z 1941 na 1942 rok, bo zrzuceni na białych, bielutkich spadochronach do kraju. Nowotko, Finder, Małojec. Ta trójka miała kierować Polską Partią Robotniczą, którą zaczęto tworzyć. W gruncie rzeczy zadania PPR-u były też jednoznaczne. Inwigilacja i zwalczanie podziemia niepodległościowego, donoszenie o nim sowieckim władzom wojskowym, walka z Niemcami znowu na trzecim planie. Nie bardzo było z tą czym walczyć. GIER był organizacją, a potem przekształcono w Armię Ludową, niewielką, malutką, która w szczytowym okresie w 1944 roku liczyła może 1000 ludzi. Przy liczebności ówczesnej Armii Krajowej 300 tysięcy, Narodowych Sił Zbrojnych ponad 100. To pokazuje skalę zjawiska. Ten tysiąc był bardzo aktywny, bo zorganizowany w dość duże oddziały, takie bojowo-dywersyjno-rabunkowe. Dla nich tego typu publicity było bardzo korzystne. Pozorowali zresztą w ten sposób walkę z Niemcami, że potem zupełnie kłamliwie różne akcje podziemia niepodległościowego w raportach do Moskwy sobie przypisywać.